Ja mam do ciebie inne pytanie, takie, bo ty żonę poznałeś po maturze. Tak. Ja jestem gdzieś 700 lat po maturze i raczej mała szansa, żebym poznał żonę. Jakie to jest uczucie, powiedz mi, być z kimś tak długo? Czy to jest sztuka? Czy to jest rzemiosło? Czy to jest przypadek? Bo ja bym chciał wreszcie kogoś poznać, z kim będę długo. Rozumiesz? Zobacz, no, jakie to jest odpowiedzialne pytanie. No. Jak mi coś powiesz mądrego, to ja to zastosuję. No. Nie wątpię. Cofnę się w czasie. Trochę wątpię, no. Kupię sobie wehikuł czasu i pojadę. Jest, jak ja sobie przypomnę swoją maturę, o jest. To? To wolę nie przypominać. No, powoli ci ludzie się już zacierają, no. To jest, wiesz co, to było taki piorun, grom z jasnego nieba. A to potem wszyscy tak mówią, a potem... No bo było, no bo my się tak poznaliśmy, że pojechaliśmy, umówiłem się z ludźmi, 14 osób tam było w tej klasie. Pamiętam, do wszystkich dzwonię, bo były te telefony jeszcze takie, wiesz, kręcone. Pamiętam. Więc to trochę czasu jednak zajęło, no. Zanim do wszystkich ktoś nie odbierał, na przykład to trzeba było drugi raz. Umówiłem się z nimi, że jedziemy na wycieczkę, wszyscy. I jedziemy się poznać i tam jakaś impreza integracyjna. I na peronie była tylko ona rano. Jakie romantyczne. Tak, no mówię, załatwiłeś to, powiedz. Jedziemy, nie jedziemy? No, jedziemy. No i tam całe życie jej opowiedziałem. Dojechaliśmy do tej węgierskiej górki, bo tam w węgierskiej górce to miało miejsce. Ja chcę kupić jej kawę. Okazuje się, że nie mam portfela, został w pociągu. Gonimy ten pociąg. W międzyczasie opowiadam jej całe swoje życie. W pociągu oczywiście tego portfela nie ma. Wracamy za jej pieniądze. Tydzień później wsiadam w Sosnowcu do autobusu, żeby dojechać do szkoły. I przebija się przez autobus jakiś gość, który mnie widzi. Nie znam go, więc nie wiem, o co chodzi. Nabite ludzi tak, że jak w sardynki w puszce. I on podchodzi do mnie i mówi, dobrze, że pana widzę, mam pański portfel. Uwierzysz w to? Nie. Ja też. Gdyby to mi się nie przydarzyło i wiesz, stoję... Ale były pieniądze w środku? Nie, mówi właśnie, bo 40 zł tam było. On mówi, właśnie pieniędzy już nie było. Oczywiście! Ale wiesz, no mówi, to jest niemożliwe. I on mówi, byłem u pana w domu, ale nie chciałem zostawiać w skrzynce na listy, bo macie zepsutą. Genialny, jaki uczciwy. To musiał być cudzoziemiec. Polak. Jechaliśmy, okazało się, że jechaliśmy... No powiedz mi, jakie jest prawdopodobieństwo, że spotkasz typa, z którym jechałeś w pociągu tydzień wcześniej w jednym autobusie linii 815. I co? I to jest twoja odpowiedź. Odebrałem na to, z kim ja się mam hajtać, tak? Dzięki. Bardzo ci dziękuję.